Doktor Paweł Kowalski, pracownia Marketingu Politycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam. Witam pana, witam państwa. Można powiedzieć, że w tym tygodniu Polacy żyją komisjami śledczymi i Amber Gold, i reprywatyzacja, dzika reprywatyzacja w Warszawie. Jak tak sobie siedzimy w fotelu, oglądamy. To, co pan myśli na ten temat? Znaczy, ewidentnie, bo to trzeba też o tym wspomnieć, jest kilka warstw, jak, jak gdyby patrzenia na te komisje. Jest, jest ta płaszczyzna, nazwijmy to walki politycznej, gdzie komisje stają się takimi narzędziami walki politycznej. No, to chyba każda komisja sejmowa, śledcza. Zgoda. No, ja tutaj bym właśnie tutaj jest kwestia. Matkę polityczną można jej przylepić. Zgoda, ale jest kwestia generalnie tej różnicy pomiędzy na przykład rolą sądu a rolą komisji śledczej, prawda? Sąd jest generalnie do tego, żeby przestępstwo osądzić, wskazać sprawcę i wydać pewien wyrok. Natomiast rolą Komisji Śledczej jest przede wszystkim z, 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 m, określenie, w jaki sposób w, w, mechanizmów w sytuacji przestępstwa, działalności tak, w sytuacji przestępstwa zachowały się instytucje państwa i jak zadziałały mechanizmy państwa. W sytuacji przestępczej. czy mamy państwo teoretyczne, tak. czy państwo rzeczywiście działa I, i funkcjonuje? I jeszcze jedna ważna tutaj cecha. To znaczy, z e, prac takiej komisji później powinny wynikać wnioski, które zostaną przełożone na konkretne procedury, na konkretne zapisy prawne, w Bo komisja powinna funkc y, y, udoskonalać funkcjonowanie przede wszystkim państwa, struktur państwa, instytucji państwa, mechanizmów państwa, etc I teraz, jak, jak sobie zadamy pytanie. Patrząc czy, na tę komisję, czy patrząc, tak się rzeczywiście Patrząc dzieje? na to, jakie funkcje powinna spełniać, czy ona faktycznie to robi. To ja już mam duże wątpliwości, prawda? Bo jednak komisja, czyli członkowie komisji śledczej wchodzą w bardzo duży zakres takich ocennych, często personalnych, z ataków czy wypowiedzi ocennych bardzo, a oni się powinni koncentrować głównie na faktach. I w związku z tym, dlatego zacząłem od tej funkcji komisji śledczej no tak, jako narzędzia prawda, politycznego. Ale, ale w pewnym rodzaju komisja śledcza to także igrzyska yy, Zgoda, dla bo to jest właśnie tych, ten drugi którzy, wymiar. Tak jest właśnie tych, ten drugi wymiar obserwują. medialny. Medialny, prawda? To państwo jako dziennikarze wiecie, że dzięki tym właśnie posiedzeniom komisji, wy po prostu żyjecie. Tak? zadaje tak, Marcin, Marcin P., twórca oczywiście. Amber Gold. No, można powiedzieć, dosyć ciekawe, ciekawe zeznania, ciekawe wypowiedzi. Taki, można powiedzieć, że tak brzydko powiem, no, duży cwaniak z, z tego Marcina P. okazało się. Różne sytuacje, różne informacje podaje. No i człowiek tak sobie myśli, czy to on sam Mógł rzeczywiście wpaść na taki pomysł? Znaczy, moje osobiste przekonanie jest, że nie, bo jednak na działalność tego typu spółki, jaką było Amber Gold, czy później OLT, no trzeba jednak tutaj już nie mówię o kapitale, tak? bo tutaj się pojawia, jak, jak zapewne pan wie ten wątek skoków, prawda, tak. tej pożyczki założycielskiej ze skoku. Tutaj się pojawia oczywiście kwestia związana z rozmaitymi pozwoleniami, przychylnością, etc. W moim przekonaniu na, jest on na pewno przedstawicielem jakiejś, jak, jak, jakiejś grupy, czy to była grupa jak, jak jakaś jedna teoria, tak, <laughs> grupa jakaś związana z politykami, czy to jest jakaś grupa związana z jakąś mafią, czy to jest wreszcie trzecia hipoteza, która też krąży związana właśnie ze służbami specjalnymi. Tego na tym etapie się nie I to nie dowiemy, tak nie pojawiają się też takie wątki. Więc na tym etapie nie jesteśmy w stanie tego się dowiedzieć. A jak widać, Marcin P. też nie jest skłonny do jakichś szerszych wynurzeń na ten a temat. A Amber Gold, jego żona odmówiła wczoraj po odmówiła zeznań. A z drugiej strony, ta druga komisja do spraw reprywatyzacji w Warszawie, no tu cały czas emocje budzi to, że pani prezydent Hanna gronkiewicz walz prezydent Warszawy, nie chce stanąć przed tą komisją, bo mówi, że jest niekonstytucyjna. I pytanie, czy ona ma prawo coś takiego zrobić. Znaczy, ja powiem tak. Wczoraj 6 tysięcy złotych żywne. Zgoda. Znaczy tutaj Nałożyli są według mnie dwie kwestie. Jedna kwestia jest związana z tym, że faktycznie ta komisja, m, która, której status i w ogóle samo, samo umocowanie prawne, no powiedzmy sobie szczerze, jest dość do, dosyć nie, niezwykłe i, no i pierwsze takie w, w historii po 90. roku mam do czynienia z komisją, która ma i powiedzmy te funkcje i sądownicze, i egzekucyjne. Która bardzo dużo może. Która bardzo dużo może. I według mnie pod tym względem to są ewidentne igrzyska. Tym bardziej, że ta komisja jeszcze weszła w taki tryb jak, jak gdyby pracy e, 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 oceny poszczególnych przypadków tych, tych kamienic. Więc to potrwa według mnie co najmniej kilka ładnych lat, zanim ona te wszystkie przypadki w tej Warszawie zbada. Więc to jest według mnie taka rzecz, która jest. Ewidentnie mają to być pewnego typu igrzyska polityczne dla tych wszystkich pokrzywdzonych. A no tak? właśnie. I teraz o tą politykę zapytam, bo słyszałem takie zdanie i taki komentarz do tych dwóch komisji komisji, że te dwie komisje rozłożą Platformę Obywatelską już do końca? Wie pan, ja nie jestem... Jak pan myśli? Ja nie jestem przekonany, że rozłożą, bo tak samo by można było powiedzieć, że kilka spraw, które były powinny rozłożyć PiS, a nie rozłożyły, tak? No, ale kiedyś już Lewicy Demokratycznej komisja śledcza Zgoda. rozłożyła, prawda? Zgoda. Nat... Afery Rywina. Zgoda, natomiast według mnie, y, dlatego wydaje mi się Platforma tutaj y, y, po początkowym takim lekceważeniu tej sprawy, szczególnie tej, tej warszawskiej, jak wiem, gdzie to tam było odpychane i po tych i u, pierwszych zeznaniach uważane, tych byłych pracowników urzędu? Tak, no, widać, że w tej chwili jakiś zaczął się tam ferment związany z tym, że no musimy bronić prawda, prezydent Gronkiewicz-Walc i ona, tak jak widzę, jest też taka troszeczkę wzruszona tymi zeznaniami tych swoich aktualnych lub byłych współpracowników. Więc ewidentnie tutaj Platforma, wydaje mi się, będzie miała problem. Czy ona będzie miała problem w skali ogólnopolskiej, czy tylko i wyłącznie Warszawy? To zobaczymy przy tych wyborach samorządowych w przyszłym roku. Na pewno będzie miało to bardzo silny wpływ na ten układ z, związany z Warszawą i z, z pozycją PO w Warszawie. Czy to się przełoży na, również na sondaże ogólnopolskie? W moim przekonaniu nie, bo zwróćmy uwagę, w tej chwili generalnie na scenie politycznej mamy do czynienia z takim no, jednak stałymi elektoratami, gdzie pisma stabilne powiedzmy 30-35% w porywie do 40% gdzie Platforma gdzieś tam sobie między tymi 20 a 30 procentami też y, y, zradzi. Oczywiście tutaj jest, w, jak to się mówi, zasilana zwolennikami lub przeciwnikami nowoczesnej, bo to jest, przepływa, widać, że te dwie partie są, jak to się mówi, oparte na tym samym elektoracie, więc w moim przekonaniu tutaj nie widziałbym aż takich szczególnych y, zmian. Jeżeli Platforma się będzie osłabiała, to, to, to najprawdopodobniej będzie to wzmacniało głównie... Y, Nowoczesną. Więc A tutaj... nie prawo i sprawiedliwość. Tak? A nie prawo i sprawiedliwość. Więc tutaj ja nie widzę z, by, jak, jak gdyby szczególnych zmian, jeżeli chodzi o, o, o strukturę sceny politycznej. Czy Pana zaskoczyły? Z, zapytam na koniec zeznania Marcina P. Wie pan co? Marcin P. znajduje się w bardzo szczególnej sytuacji. I proszę o bo, krótką odpowiedź, bo musimy za chwilę kończyć. Bo on jest już pod, za, jak, jak gdyby pod zarzutami, tak? Także... Czeka na proces. Jest dobrze przygotowany i w związku z tym nie, nie zaskoczyły mnie te zeznania, bo widać było, że on powiedział to, co chciał powiedzieć. Doktor Paweł Kowalski, pracownia marketingu politycznego Uniwersytetu Łódzkiego, był dzisiaj gościem Polskiego Radio Łódź. Na pewno będziemy się przyglądać, jak będą wyglądały prace tych komisji dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.